Barbara Jundo-Kaliszewska, urodzona w Wejszyszkach, dorastała na terenach radzieckiej Litwy, obserwując transformację ustrojową oraz budowę podwalin niepodległego państwa litewskiego. Od ponad 20 lat na stałe mieszka w Polsce, gdzie na Uniwersytecie Łódzkim zawodowo zajmuje się historią, tą wyjaśnioną i tą, której być może nigdy nie uda się nam wyjaśnić. Zawsze kiedy wraca w rodzinne strony, na Wileńszczyznę, powtarza, że warto zaglądać w przeszłość i pokazywać ją taką, jaka była naprawdę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy o pozycji kobiet w polityce państw bałtyckich. Garsonki kontra garnitury pisały przez dziesięciolecia gazety, kiedy kolejne kobiety zajmowały stanowiska w rządach Litwy, Łotwy i Estonii. Dziś nikt nie zaprzeczy, że są to kobiety do zadań specjalnych, zajmują się bowiem bezpieczeństwem w kontekście wojny w Ukrainie. Zapraszam na rozmowę z Eweliną Dobrowolską. Ewelina Dobrowolska, litewska polityk i prawniczka polskiej narodowości, działaczka społeczna i samorządowa, posłanka na Sejm Republiki Litewskiej, od 2020 roku minister sprawiedliwości w rządzie Litwy. Ukończyła gimnazjum imienia Jana Pawła II we Wilnie, a następnie studia prawnicze na Uniwersytecie Michała Romera. W 2012 roku została prawniczką Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, zajmując się działalnością w zakresie zwalczania dyskryminacji i ochrony praw człowieka. Jest jedną z pierwszych osób na Litwie, które oficjalnie zmieniły nazwisko na oryginalne. Sama mówi o sobie: nigdy nie byłam tradycyjna, czytam Charlesa Bukowskiego i to jego portret mam wytatuowany na ręku. Motto Bukowskiego przyświeca jej codziennej pracy. Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego. W przeciwnym razie nawet nie zaczynaj. Pani minister sprawiedliwości Litwy, dla wielu Ewelina Dobrowolska z Wilna, miejscowa Polka. Jak sobie radzisz z tym, żeby być ministrem dla wszystkich obywateli państwa? Jestem pewna, że tak naprawdę prawo ma służyć dla każdego obywatela i to nie zależy od naszej narodowości, języka czy nawet rodziny, z której pochodzimy. To jestem pewna, że dowolne głosowanie, dowolny projekt, który mamy, no zawsze mam sobie pytanie, czy komuś to pomoże i czy to pomoże dla obywateli w Litwie. W takim wypadku chyba nigdy nie ma pytania, czy to służy dla Litwy. Charles Bukowski jest twoim ulubionym pisarzem, ale budzi często skrajne emocje. Twój ulubiony zespół Metallica, zanim stał się częścią popkultury, również szokował. Czy z tych mocnych emocji bierzesz energię do pracy? Jak to jest? Ja jestem pewna, że życie tak naprawdę ma różne kolory. I w różny okres życia potrzebujemy też czasami czarnego. A w tym roku tak naprawdę już mam plany na koncerty i w tym wypadku wiosną do Wilna przyjeżdżają Rammstein, a latem mamy Imagine Dragons. To jestem pewna, że różne kolory życiu towarzyszą na różne energie. Masz to też Bukowskiego. Po twojej nominacji niektórzy dopatrywali się w tym wizerunku generała Lucjana Żelikowskiego, który, jak wiemy, na Litwie nie jest dobrze postrzegany. Z jednej strony możemy tutaj zobaczyć pewną prawdę o miejscowych Polakach i Litwinach. No właśnie, czym się różnimy? No chyba mój tatuaż nie ma nic wspólnego z Żelegowskim, jak i Bukowski nie ma nic wspólnego z Żelegowskim, ale też mam 4 tatuaże. To jestem pewna, kiedy mówimy o relacjach Polski i Litwy, to też pytanie, czy mówimy o relacjach Polaków na Litwie. Z tego, co widzimy przynajmniej przez ostatnie 2 lata, relacje polsko-litewskie są bardzo na dobrym poziomie, jestem pewna, ponieważ mamy wiele projektów. Mamy projekty kolejowe, mamy projekty energetyczne, no i rosyjska wojna jednak na Ukrainie jak nigdy nas łączy, ponieważ mamy najwięcej uchodźców, mamy jednakowe stanowisko, kiedy mówimy o odpowiedzialności Rosji i też o sankcjach. To jestem pewna, że też przyjęte ustawy na Litwie, o które walczyliśmy chyba, no dyskutowaliśmy przez 30 lat, wreszcie są przyjęte. To świadczy o tym, że jednak no, Polska i Litwa bardziej widzi jednak je jak przyjaciele, no i też oczywiście jak bracia.
Relacje polsko-litewskie na poziomie międzypaństwowym najczęściej układały się bardzo dobrze w ostatnich 30 latach. Problem polega na tym, że mamy tutaj jeszcze trzeciego aktora na tej scenie politycznej, czyli mniejszość polską na Litwie. Kiedy mówimy o mniejszości polskiej na Litwie, no to jesteśmy pewni, że to jest największa mniejszość. I to, co Sejm, ale też rząd litewski przez ostatnie 2 lata przyjął, jednak to świadczy o tym, że Polacy na Litwie nie są spostrzegani jako obywateli Polski. Ponieważ to jest obywatel Litwy, który jest po prostu polskiej narodowości, więc państwo ma nawet obowiązek dbać o swoich obywateli, pomimo tego, jakie narodowości, no, czy języka ojczystego są. Więc wreszcie mamy rozstrzygnięte pisownie imienne nazwisk. Mamy też przez dłuższy okres dyskutowaliśmy o zwrocie ziemi, które są bardzo aktualne w Wilnie, w rejonie wileńskim dla Polaków, więc została przyjęta ustawa, która pozwala też na zwrócenie ziemi lasem. A też wreszcie mamy maturę języka polskiego. Zobaczymy, jak dużo uczni zda, ale to jest osiągnięcie, które tak naprawdę pomoże dla Polaków na Litwie ubiegać się na studia na Litwie. Więc może być konkurencja i język polski jest atrakcyjny. No i też chyba musimy mówić o tym, że wpis narodowości wreszcie to można zrobić bez sądu, po prostu w sposób administracyjny. To więc wszystkie przyjęte te poprawki ustawy jednak świadczą o tym, że to nie jest tylko dobre relacje pomimo polityki, ale też na poziomie, który otrzyma każdy obywatel. Minister dużej skuteczności, tak zanonsował panią prezydent Gitanas Nausieda po nominacji na stanowisko ministra sprawiedliwości. Poprzeczkę zawieszono bardzo wysoko. Czy czuje się pani spełniona w pracy? Chyba odpowiedzieć na to pytanie będę mogła tylko, kiedy już zakończę swoją pracę jako minister. Teraz mamy 2 lata. 2 lata, kiedy możemy podsumować, co już zrobiliśmy. I oczywiście jeszcze 2 lata, kiedy czeka bardzo dużo pracy. To jestem pewna, że podsumować i powiedzieć, czy wszystko zrobiliśmy, co chcieliśmy, jak szybko zrobiliśmy i co mogli zrobić więcej, to możemy później odpowiedzieć. Jedyne, co wiem, że każdy minister, który był do mnie, który będzie poza mnie, tak naprawdę zawsze przychodzi, chce zrobić dla Litwy coś lepsze. I żaden minister, jestem pewna, nie chce gorszych relacji z Polską. Jedyne pytanie, co moje pokolenie tak naprawdę musi teraz już zrobić, więc pomoc dla Ukrainy, odpowiedzialność prawna Rosji, tak naprawdę to jest ten temat, który jest priorytetem tego roku, no oczywiście ostatniego też. Jesteś bardzo młoda. Jak jest rejestr twoich największych osiągnięć? No, mamy też posłów i ministrów na Litwie, którzy są młodsi ode mnie, więc jestem pewna, kto jest młodym, to jeszcze możemy dyskutować, ale to, że mamy tak naprawdę różnorodność wieku, jak i w Sejmie, jak i na pozycji ministra, to pozwala tak naprawdę dla społeczeństwa widzieć, że wszystko jest możliwe. I to jest bardzo ważne też dla kobiet, jestem pewna, ponieważ no wreszcie mamy ministrów tyle, że to jednak jest równowaga płci. Wracając do osiągnięć, dla mnie było jest bardzo ważne osobiście, ale też i ze strony tego jak polityki, pisownia imienia i nazwisk. Więc to był pierwszy projekt przyjęty, który był naprawdę bardzo ważny, ponieważ przez 8 lat z tym pracowałam w sądach i widziałam, jak dużo tak naprawdę osoby tracą, kiedy muszą iść drogą sądową. To jestem pewna, że to jest bardzo dużo wygrane dla Litwy, ponieważ no wreszcie nie mamy tak naprawdę o czym się kłócić podczas wyborów, ponieważ ten temat, jak widzimy w Polsce, jak i na Litwie, przed wyborami, no zawsze był wyciągany. To uważam jak największy swój sukces, ale oczywiście to, co zrobiliśmy no, chyba na poziomie takim litewskim prawnym, co teraz naprawdę mogę stwierdzić, że prawo bardziej służy dla obywateli niż obywatel dla prawa. Wreszcie mniej funkcji pełni sąd, więcej można załatwić w sposób administracyjny i to jest chyba coś takiego, co każdy obywatel może odczuwać. Ale mimo wszystko Litwa jest w czołówce państw, jeżeli chodzi o prawa kobiet i wydaje się, że jest stosunkowo tolerancyjna, a jednocześnie ma duże problemy z mniejszością polską. No, dlaczego tak się dzieje? Kiedy mówimy, na jakim etapie teraz jesteśmy, to zawsze jest pytanie, czy możemy lepiej. I na dowolne pytanie, czy mówimy o prawach kobiet, czy mówimy o prawach mniejszości, zawsze możemy lepiej i zawsze to jest, dlatego jest proces. Chyba nie mamy żadnej ustawy, którą możemy przyjąć i powiedzieć, no to jest najlepsze i nigdy nie zostanie zmienione. Zawsze będą jakieś poprawki. Ale nad ustawą właśnie, chociażby o pisowni nazwisk, debatowaliśmy przez niemal 30 lat naprawdę. Właśnie, że też miałam grupę roboczą, która sporządziła projekt mniejszości narodowych do tego czasu, kiedy zostałam politykiem. I co zrobiliśmy w ciągu 2 lat? To więc wybraliśmy to, co może być od razu przyjęte. To, co boli najbardziej i co nie jest tylko dyskusją polityczną, ale tak naprawdę odczuwane przez każdego obywatela. Wpis narodowości, bo od tego tak naprawdę zależy, ile nas jest oficjalnie. I który został usunięty w 2004 roku, bo ten wpis kiedyś był w naszych dokumentach. I teraz wreszcie. Czyli tak naprawdę cofamy się do przeszłości i oceniamy to jako osiągnięcie, ale to nie jest osiągnięcie, tylko powrót do statusu, który już kiedyś istniał.
Nie tylko, że wróciliśmy do tego, ale wreszcie zrobiliśmy możliwość dla osoby zapisać, ponieważ dotychczas nigdy nie mieliśmy możliwości zmienić wpisu narodowości, jeżeli na przykład z przyczyn historycznych mamy zapisane, że jesteśmy na przykład Rosjanem. Teraz, jeżeli mamy dokumenty, że naprawdę mama czy ojciec jest Polakiem, możemy to zmienić. Wcześniej to było niemożliwe i osoby tak naprawdę musiały iść do sądu. To więc wreszcie rozstrzygnięta narodowość i to, co widzimy, bardzo dużo osób deklaruje z Polaków i dlatego spis ludności tak naprawdę no, dotychczas potwierdza, że Polaków na Litwie jest najwięcej z mniejszości narodowych. A drugie pytanie oczywiście jest pisownie nazwisk. To był największy artykuł w projekcie mniejszości narodowych. No właśnie, ty wygrałaś ponad 100 spraw dotyczących pisownie nazwisk, w tym najbardziej medialną sprawę Wardynu. Spraw miałam bardzo dużo. Część to były oczywiście rodziny mieszane, kiedy Litwinka wychodzi za mąż za obcokrajowcę, ale Polaków też. I to, co my widzimy, że wreszcie przyjęta ustawa, według statystyki, ponieważ ustawa wyszła w życie 1 maja, to od 1 maja widzimy, że ponad 700 osób zgłosiło zmianę imienia nazwiska. I to nie są tylko te, które mogą pisać wreszcie W, ale i te, że Anna wreszcie może być Anna przez dwie N. Chyba dużo kto nie wiedział, ale jednak dotychczas zapisać w paszporcie Anna przez dwie N było niemożliwe bez sądu. No ale cały czas są osoby, które mają w swoim imieniu czy nazwisku literę L czy Z, które nie mogą skorzystać z tego prawa i nie korzystają z tego nowego prawa użycia chociażby jednej litery W, bo reszta pozostaje nadal nieprawidłowa, tak jak na przykład Kolosowski, prawda? Czy inne nazwiska tego typu. To w tym wypadku mówimy o stronie też technicznej, ponieważ są kilka spraw sądowych, kiedy sąd stwierdził, że jednak osoba może zapisać imię, nazwisko z znakiem diakrytycznym, na przykład polskim czy innego kraju, jeżeli to jest na podstawie alfabetu łacińskim. Jednak mamy problem techniczny, ponieważ w naszych rejestrach automatycznie taki zapis no, się zmienia na znaki, które nie są podobne na litery i informacji nie może być przekazywana. Teraz już mamy właśnie projekt z rejestrem, w jaki sposób zmienić nasze rejestry, żeby mogli funkcjonować, żeby osoba, które zapisze, tak naprawdę i w sądzie, i w innych instytucjach państwo odczyta ten zapis, ponieważ no, wspaniale rozumiemy, że w Polsce w paszporcie może zapisać znaki diakrytyczne, ale w rejestrach niestety tego nie ma. Chcemy zrobić, żeby jednak to działało na wszystkich poziomach. Czyli czas korzystać po prostu z najnowszych technologii i dostosować nasze systemy. Tylko to trwa, kosztuje i trwa. No ale jest do zrobienia. Bardzo. Jestem pewna, że przyjęcie ustawy o znakach diakrytycznych to jest wyłącznie kwestia czasu. No cieszę się bardzo, bo jednak ta historia różnych projektów ustaw pokazuje, że to, co Tobie udało się w tej chwili osiągnąć, jeszcze parę lat temu było tak naprawdę nie do zrobienia. Pani minister Ewelino, no wszystkie trzy kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, w odróżnieniu chociażby od Polski, w ostatnich 30 latach doczekały się prezydentek kobiet. W obecnym rządzie litewskim znajduje się aż 7 kobiet, w tym również ty. Co to mówi o podejściu czy stosunku Litwinów do przywództwa kobiet? Tak naprawdę, kiedy mówimy o równoprawności kobiet, to nigdy nie jest ostateczny cel, który możemy osiągnąć. To, że teraz mamy 7 ministrów, to w żadnym wypadku nie oznacza, że po wyborach w 2024 roku będziemy mieć to samo. Nawet w porównaniu 20 rok, 21, 22, to co teraz mamy na Litwie i mamy oficjalny indeks przecież, który jest na poziomie europejskim każdy rok badania, no niestety Litwa nie idzie tak szybko w górę, nawet nie jesteśmy jeszcze po środku, to więc mamy bardzo dużo wyzwań, natomiast podczas COVID-u nawet, co zobaczyliśmy, najczęściej to kobiety zostały jednak z dziećmi, żeby to no, online mogły też pracę domową zrobić. No i niestety, kiedy zobaczymy nawet, mówiąc o COVID-zie, decyzje, no niestety zapadały mężczyznom. To jestem pewna, że to jest bardzo długi proces i to nie jest pytanie nawet może kwotów, ponieważ niektóre sugerują wprowadzić, że zawsze możemy zapewnić, ile ma być kobiet na liście na przykład do Sejmu czy Parlamentu, czy na przykład może czasami stwierdzić, że zawsze wybieramy tylko kobiet. To jest bardzo świadoma decyzja. W każdym punkcie, ponieważ kiedy szukamy nawet dyrektora, czy szukamy osoby, która może być w drużynie, no czy pamiętamy o tym, że jednak musimy starać się o tą równoprawność. Kobiety w polityce, państwa bałtyckie czy Litwa, tak naprawdę, kilka paradoksów, z którymi mamy tam do czynienia. To znaczy z jednej strony statystyki, które są dość optymistyczne i chociażby tutaj dajmy przykład ostatnich wyborów, to jest sama Litwa około 30% kobiet, jeśli mówimy o parlamencie, o sejmasie i jeśli mówimy o poziomie samorządowym. Natomiast to jest też element o tyle ciekawy w przypadku państw bałtyckich, że państwa bałtyckie prawa wyborcze kobietom nadały już w 18 roku.
W związku z czym już w dwudziestoleciu międzywojennym, nawet na Litwie właśnie te kobiety w polityce się pojawiały. A obecnie, chociażby Finlandia, Estonia czy Litwa, no to są kobiety na stanowiskach czy w parlamencie, w sejmasie, w Riigikogu, czy piastujące stanowiska premierów. I tutaj mamy i Szymonitę, i mamy Kallas w Estonii, i mamy oczywiście Marin w Finlandii. Ale też mamy tych kilka nazwisk kobiet w państwach bałtyckich, czy wspomnijmy byłą prezydent Grybauskaitę, łotewską prezydent Vigę Freibergę. Więc to absolutnie nie jest zadziwiające, jeśli chodzi o pojawiające się nazwiska w polityce w państwach bałtyckich. Państwa bałtyckie są też zdecydowanie przykładem państw, w których kobiety są widoczne i biorą udział w polityce od dawna. Natomiast w obecnych latach można mówić o pewnym przesileniu, z czym wiąże się zajmowanie faktycznie coraz wyższych stanowisk. Mówimy tutaj o najwyższych możliwych do piastowania stanowiskach. I to dotyczy między innymi Litwy. Metallica, Imagine Dragons, Rammstein to zespoły, które przekazują mocne treści, mocne prawdy. No trochę tak podobnie jak Józef Mackiewicz, który również przekazywał bardzo mocne, bezpośrednie komunikaty, które twierdził, że jedynie prawda jest ciekawa. Czy jesteś zanurzona w tej literaturze? Jestem pewna, że każdy wybiera literaturę czy muzykę to, co służy dla niego, może zrozumieć. To pomimo Rammsteinów i Metallica, do której ja jestem pewna, że no, słuchaczów może jest mniej, jestem pewna, no, przynajmniej w samochodzie mam dysk Dżemu. To jestem pewna, że to też niesie bardzo jasne myśli i bardzo mocne. I wspomniany Mackiewicz no, zawsze jednak miał tą myśl, która nie musiała być wyjaśniona dla osoby. To mówienie prosto, mówienie zwykle i mówienie na ty, to jest ta odpowiedź. Jesteś absolwentką Uniwersytetu imienia Michala Romera. Romer, podobnie jak Józef Mackiewicz, był wyznawcą idei krajowej. Czy czujesz się jego spadkobierczynią? Jestem pewna, że w ciągu życia mam różne spotkania z różnymi ludźmi. Oczywiście studia, szkoła to jest instytucja, która bardziej ciebie formuje jako osobowość. Jestem bardzo wdzięczna za studia uniwersytetu, ale też dla szkoły, ponieważ gimnazjum Jana Pawła drugiego. Naprawdę to jest to gimnazjum, które jestem pewna założyło we mnie to, co mam dziś. To znaczy dbać o język polski, kulturę polską, ale też patrzeć bardzo państwowo. Też język litewski jednak ma być na tym samym poziomie, co język polski. I wtedy chyba dlatego mam gimnazjum Jana Pawła w top 10. Nie po środku, nie gdzieś na 50. miejscu, ale top 10. To jest możliwe. Na nowy rok życzę sobie Putina w Hadze. Takie życzenie pani minister zamieściła w mediach społecznościowych. Norymberga 2 to hasło, coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, ale Józef Mackiewicz bardzo krytycznie oceniał procesy nazistów po II wojnie światowej. Nazywał to wprost norymberską farsą. Co zrobić, żeby ten proces nad zbrodniarzami rosyjskimi nie zamienił się w kuriozum w przyszłości? No jestem pewna, że to, co już jest zrobione, to jest bardzo dużo, ale tego nie wystarcza. Mamy już różne sprawy rozpoczęte, kiedy mówimy o odpowiedzialności Rosji wobec działań na terytorium Ukrainy. Mamy sprawę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Wiele państw się przyłączyło. Mamy też sprawę w Trybunale Karnym Międzynarodowym. Mamy też w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. Różne konwencje, różne przepisy międzynarodowe są łamane teraz przez Rosję. Główne pytanie, czy możemy sądzić Putina i też przywódców KRS za agresję, ponieważ agresja to jest planowanie tak naprawdę tych wszystkich przestępstw i realizowanie. To jest na pewno to, co teraz mówią kraje bałtyckie, ale też wspólnie z Polską na poziomie Unii Europejskiej, co wreszcie prezes Unii Komisji Europejskiej powiedziała, że jednak potrzebujemy też trybunału. Ad hoc trybunał, który jednak pomoże nam sądzić Putina i też jego liderów za to, co on robi i żeby nigdy w życiu nie było pytania, czy jakiś prezydent Unii Europejskiej czy innego państwa może jednak uścisnąć rękę Putinowi i nie odczuwać, że jednak to jest przestępstwo. Który z tych inicjatyw zapoczątkowała Litwa, Ministerstwo Sprawiedliwości pod twoimi auspicjami? Więc po
kiedy chyba mniej niż jeden tydzień po tym, kiedy Rosja rozpoczęła wojnę na terytorium Ukrainy, a Ministerstwo Sprawiedliwości na Litwie właśnie złożyliśmy skargę do prokuratora Trybunału Międzynarodowego Karnego. Tak naprawdę Litwy nigdy w życiu tego nie robiły, nigdy nie korzystaliśmy z statutu romskiego i nikt nie wiedział, jak to robić. Eksperci, których mam, tak naprawdę to są osoby, które pracują przez wiele lat w ministerstwie, ale nigdy nie było sytuacji. To jestem bardzo tak naprawdę szczęśliwa i dumna z tego, że jednak nasze pokolenie ma odczuwa odpowiedzialność za to, co się dzieje na Ukrainie, żeby w to pomóc dla Ukrainy. To więc według naszego pisma, które było wysłane w ciągu jednego tygodnia od początku wojny, już na drugi dzień od pisma prokurator jednak rozpoczął śledztwo. Jestem pewna, że to jest bardzo dużo wygrane, ponieważ najczęściej sprawiedliwość w sprawach międzynarodowych karnych, no to trwa bardzo długo. Teraz co widzimy, no nikt nie czeka tak naprawdę na koniec wojny. Już teraz musimy zapewnić, że jednak sprawiedliwość nie przyjdzie za 20-30 lat. Rzeczywiście, Litwa jest państwem niezwykle aktywnym na polu sprawiedliwości międzynarodowej karnej. W kontekście historycznym trzeba wskazać przede wszystkim na procesy dotyczące zarówno wydarzeń z końca trwania sowieckiej dominacji, przede wszystkim skazanie ponad 60 osób, w tym ministra obrony Związku Sowieckiego Dmitrija Jazowa, za masakrę pod wieżą telewizyjną w styczniu 1991 roku. Bardzo wiele procesów karnych, w tym opartych o kategorię zbrodni ludobójstwa, dotyczyło spraw, gdzie to litewscy partyzanci, tak zwani leśni bracia, którzy walczyli jeszcze po II wojnie światowej właśnie z władzą sowiecką, byli celem, obiektem działań NKWD czy później KGB. Patrząc na dzisiejszą sytuację, Litwa była pierwszym państwem, która złożyła wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, właśnie aby umożliwić ściganie rosyjskich zbrodni na terytorium Ukrainy. Litwa jest państwem stroną tego Trybunału, podobnie jak Polska i wiele innych państw. I to spowodowało, że działania prokuratora haskiego Trybunału są dzisiaj znacznie łatwiejsze i już kilka wizyt roboczych, podczas których eksperci Trybunału zbierali, dokumentowali dowody rosyjskich zbrodni, się już odbyły, więc to jest taki przykład bardzo namacalny, w którym to Litwa odegrała pierwsze skrzypce. Wiek XX był to czas imperializmów, totalitaryzmów i niestety masowych zbrodni, nie wyłączając również zbrodni ludobójstwa. Na początku zbrodnie kolonialne, zwłaszcza w Afryce, następnie Imperium Osmańskie i wyniszczenie Ormian. Kolejna masakra, tym razem inny sposób, to Wielki Głód w sowieckiej Ukrainie i właśnie to działanie Imperium Sowieckiego. Następnie Holokaust, ludobójstwo Żydów, ale także Polaków, Romów, innych narodowości. W czasie zimnej wojny z kolei Kambodża, Bangladesz, a po jej zakończeniu krwawy konflikt w byłej Jugosławii, czy też ludobójstwo w Rwandzie. Przełomowym momentem w historii ludzkości w kontekście osądzania zbrodni było powołanie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze. Stało się to dzięki decyzji czterech mocarstw i porozumienia londyńskiego z sierpnia 1945 roku, które jednocześnie było kartą norymberską wskazującą na typy zbrodni, które Trybunał Wojskowy mógł osądzać. Była to zbrodnia przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości. Trybunał w Norymberdze jest z pewnością ważny dlatego, że po raz pierwszy odpowiedzialność karna za tak poważne zbrodnie płynęła wprost z prawa międzynarodowego. Takie czynniki jak rozkaz czy działania na podstawie prawa krajowego niemieckiego nie miały żadnego znaczenia dla odpowiedzialności karnej tych przestępców wojennych. To jest największa zdobycz Trybunału Wojskowego w Norymberdze, chociaż pamiętajmy, że w istocie był to Trybunał Emanacja Sprawiedliwości Zwycięzców. Wówczas nie osądzono żadnych zbrodni alianckich, aliantów zachodnich, ani też zbrodni sowieckich. Wiek XXI miał być zupełnie inny.
Jednak współczesność okazała się bardzo brutalna. Federacja Rosyjska po raz kolejny pokazuje, że dla niej ludzkie życie nie ma żadnego znaczenia. Litwa wspiera zarówno białoruską, jak i rosyjską pozycję. Spotykasz się często ze Swietlaną Cichanouską, a rosyjski piosenkarz Noise MC przedstawia cię jako światłego, współczesnego, nowoczesnego polityka. Z jakimi Rosjanami w przyszłości będziemy musieli budować dialog? Jestem pewna, że teraz tak naprawdę Litwa ma odpowiedzialność, jak i inne kraje bałtyckie, ale też Polska. Zobaczę, co się dzieje na Białorusi, co się dzieje w Rosji, ponieważ teraz widzimy, że chyba tak praktycznych możliwości zostać prawdziwą opozycją, ponieważ opozycja to jest organizacja czy ludzie, które tak naprawdę mogą jednak wygrać wybory i jednak stawić przeciwko Putinowi czy na przykład Łukaszence. Czy teraz naprawdę mamy takie organizacje czy osoby, które mogą de facto to realizować? No chyba wspaniale rozumiemy, że to jest bardzo trudne. To więc wsparcie dla tych osób, które jednak kontynuują swoją działalność, niestety nie mogą to robić na swoim terytorium, jest bardzo ważne wsparcie. Ważne wsparcie dlatego, ponieważ Rosja i Białoruś jako państwa jednak zostają sąsiadami, pomimo to, że chyba są nieadekwatne. Pytanie, w jaki sposób pomoże, by to zostały kiedyś te państwa, które przynajmniej nam nie stanowią zagrożenia. Jak szybko to będzie, w jaki sposób, no nikt chyba odpowiedzieć nie może. Józef Mackiewicz był antykomunistą, ale nigdy nie był rusofobem. Urodził się w Petersburgu, znał język rosyjski, bardzo dobrze czytał strategię rosyjską. Trochę podobnie tak jak my, którzy funkcjonujemy w tym regionie i już od dawna, czy to Polska, czy to Litwa, podnosiliśmy kwestię niebezpieczeństwa płynącego ze strony Rosji na forum międzynarodowym. Co zrobić, żeby ten nasz głos dzisiaj wzmocnić? No chyba wykorzystywać tą możliwość, którą już teraz mamy i teraz na poziomie Unii Europejskiej, kiedy mówimy na dowolnych spotkaniach, konferencjach, czy nawet radach ministra sprawiedliwości, czy innych, głos Baltyków, ale też i Polski jest słyszany, ponieważ zawsze mówimy o tym samym, mamy doświadczenie. Dlaczego tak naprawdę Litwa czy Polska tak głośno o tym mówią? Mamy doświadczenie, wiemy co znaczy Putin, wiemy co znaczy Rosja i wiemy co znaczy Białoruś. To jest na pewno wykorzystanie tej możliwości i jednak no, bycie tym liderem. Rozumiem, że czasami niektóre państwa, nawet w Unii Europejskiej, które są o wiele dalej niż my od agresorów, no czasami może mogą rozważyć, co jest bardziej ważne, jednak wartości, bezpieczność, czy jednak pragmatyczne ceny czasami. My takiego wyboru po prostu nie mamy. To więc zostanie liderem, którym już jesteśmy, no jednak wykorzystanie swojego głosu, no oczywiście mówienie wspólnie, to jest chyba to, co nam pomaga teraz. Czarna sukienka do ślubu. Pierwszy taniec z mężem do piosenki Metaliki. Buntownicza walka o prawa mniejszości. Panie minister, proszę o słowo do wnuków. Jestem pewna, że mieszkańcy Litwy, tym bardziej pochodzenia polskiego, które kultywują jednak polskość, zawsze mogą mieć swój identytet. I nigdy nie warto nawet wątpić, ponieważ bardzo często słyszałam w ciągu swojego życia i dotychczas słyszałam, że być może jestem zbyt litewską dla Polaków, czy zbyt polską dla Litwinów. To więc to, co mamy w sobie, to jest nasz identytet. Nie trzeba się tego bać. I niech te słowa wybrzmią. Dziękuję Państwu za uwagę.